Dzień dobry Państwu. Tak jak Edwin powiedział, jestem psychologiem społecznym. Czasem też się podaję za ekonomistę. Pracuję na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuję się przede wszystkim badaniem internetu. I to, co będę prezentował, to jest wspólna praca razem z Dominikiem Batorskim, który jest socjologiem i dzisiaj nie mógł tutaj przybyć niestety. A o czym będę mówił? Będę mówił o tym, przede wszystkim, co się w tym internecie dzieje, tak jak Edwin mnie wprowadził. W jaki sposób, gdzie przejawiają się jakieś działania kreatywne. Szczególnie jaką rolę tutaj pełnią społeczności internetowe. Jakie są w ogóle mechanizmy kreatywności w sieci i to w takim węższym, bardziej psychologicznym ujęciu i w szerszym, bardziej społecznym, czy wręcz też częściowo infrastrukturalnym, technologicznym. Jeśli ci ludzie coś tam tworzą, no to zadaliśmy sobie pytanie, czy te treści w ogóle są popularne. I tutaj odpowiedź może być bardzo zaskakująca dla wielu z was. Kto te treści w polskim internecie tworzy? I wreszcie coś, co będzie znacznie mniej optymistyczne niż może mniej też takie dające nadzieję niż poprzednie zagadnienia, jak wielu spośród tych użytkowników rzeczywiście jest aktywnymi twórcami. Na wstępie może zrobię taką ważną uwagę. Tutaj zakładamy jakie podejście systemowe. Zwłaszcza jak się przyjmuje taką perspektywę psychologiczną, często się ludziom kojarzy, że twórczość, kreatywność to są takie cechy indywidualne, że ktoś jest twórczy albo kreatywny, albo nie jest. I to jest raz dane na całe życie, ewentualnie można tam trochę rozwijać przez jakąś edukację, ale jest to taka cecha jednostki. Natomiast tutaj, tak jak my to rozumiemy i chyba tak jak w takim duchu są w ogóle prowadzone te seminaria, jak rozumiem, jest to raczej tak wypadkowa wielu elementów. Nie tylko cech poszczególnych jednostek, ale także kontekst. Kontekst na przykład społeczeństwa. Kontekst atrybutów, które cechują państwo, które cechują społeczeństwo, cechują jakieś grupy, instytucje. I z tego wszystkiego wyłania się jakaś kreatywność, wyłaniają się jakieś utwory, coś, co powstaje w sposób twórczy. I od razu tutaj muszę też zaznaczyć jeden z głównych motywów tego, co będę za chwilę dokładnie opowiadał. Wydaje nam się, że internet, także inne technologie podobne, technologie na przykład mobilne umożliwiające korzystanie z internetu w technologii komórkowej, te technologie w tej chwili odgrywają bardzo ważną rolę w tworzeniu kontekstu, który sprzyja twórczości, sprzyja kreatywności i zarazem właśnie internet jest przestrzenią zachowań kreatywnych. Według jednego z badań przeprowadzonych rok temu na próbie reprezentatywnej dla wszystkich dorosłych Polaków, 37% polskich internautów zamieszcza w internecie jakieś własne treści. Wydaje się, że jest to dość dużo, ponad 1/3 i za chwilę będę mówił dokładniej, co to może być, jak to może wyglądać. W jakich środowiskach ta kreatywność się odbywa? No to najpierw wybiórcze przykłady kilku serwisów czy rodzajów serwisów. Są serwisy, które służą publikacji własnej twórczości, zbieraniu ocen, ocenianiu innych, podawaniu swoich interpretacji. DeviantArt, DigArt, Flickr. Serwis, który od pewnego czasu w Polsce przyciąga dużą uwagę, to są demotywatory. Tutaj mamy przykład, to jest wczoraj, to był jeden z najpopularniejszych, bodajże drugie czy trzecie miejsce. Sami Państwo mogą ocenić, czy jest to twórcze i kreatywne, czy jest to odtwórcze. Dla jednych będzie bardziej, dla innych mniej zabawne. Nawiasem mówiąc, wydaje mi się, że jest to pani Ewa Wachowicz, były rzecznik rządu z czasów premiera Powlaka, już tutaj wspomnianego. Obecnie prowadząca program kulinarny, jak widać. Te demotywatory. W tej chwili według stan na marzec 2010 zaglądało tam w ciągu miesiąca przynajmniej raz około 3 milionów osób. Według takiej metodologii przyjmowanej do szacowania standardów internetowych. 3 miliony osób. Żadnej gazety w Polsce nie czyta tyle osób. Zasięg prawie 18% wszystkich polskich internautów. I co jeszcze jest też ciekawe, wielu z was na pewno zna serwis Facebook, tam firmy, instytucje, organizacje mogą sobie tworzyć tak zwane fanpage, czyli takie strony właśnie jakichś instytucji, organizacji.